Tutaj jak byliśmy z dziećmi, to właśnie takim płynęliśmy stateczkiem. Właśnie jest trasa spod zamku Czocha tutaj do zapory. I tutaj powrót. A tam jest plaża, też tam plażowaliśmy poprzednim razem jak tu byliśmy. A tam są dalej chyba jakieś takie dzikie plaże, gdzie my będziemy dzisiaj biwakować. Miejmy nadzieję, że dużo ludzi jest, ale weekend się zacznie, to będą tłumy tutaj. Zobaczmy koronę. Pięknie wykonana z kamienia, nie z betonu. Na dole jakiś, jest ciekawostka. I tu widzimy piękny dom właśnie, podziwiałem go. Pięknie kominy wykończone, strzelisty dach, takie super działeczka. No tam już energia. Zamek Czocha. Wejście na teren. No zawiniali na przykład miedzy. To jest lepszego niż miedzi, jak myślicie. Dzisiaj na zamku jest impreza dla dzieci, Hogwart albo coś takiego, 3 do niedzieli trwa. Wejście na sam dziedziniec 30 zł od osoby. To jest impreza. Także obchodzimy zamek dookoła, z zewnątrz. Dzisiaj mamy pierożki pod dębem o smaku pierogi ruskie i kapusta z grzybami. A później jeszcze będzie kiełbasa podwawelska na patelni, bo jest zakaz palenia ognisk, i będą jajeczka z cebulką. Także na bogato. Po Dolnośląsku. Zapora i elektrownia Złotnicka, jezioro Złotnickie. Tutaj mamy z powrotem Kwisa płynie w stronę jeziora Leśniańskiego. Piękny przykład inżynierii, takiej architektury budownictwa ludzkiego. Taka strażnica przy zaporze. Naszą tegoroczną wyprawę na Dolny Śląsk rozpoczynaliśmy z Bolesławca i kończymy na ryneczku w Bolesławcu na targach ceramiki bolesławieckiej. Ceramika amfora. Tam
Dobre. Wieczorem będzie fajnie. No to spytasz. Tak. A kiedy będzie wieczorem? Będą do 21.30 palimy. Takie rzeczy mnie interesują, nie wiem dlaczego. Tu coś pali w piecu, tu coś tego, ogień. Ja chciałam powiedzieć, że ty byś się tutaj bardzo dobrze sprawdził. Maciej też, pamiętasz jak on mały był? Podrzucić. Że on będzie albo strażakiem, albo żeby buchnęło na czarno. Dokładnie. Podpompować, żeby nie było. Stanąć. Nie. Co? A tu w trawie też nie. Tu tam wyżej staniemy, tak? No. Dobra. Albo tu może tu wiesz? No teraz chyba tu pojechał. I od tamtej strony, bo tam mi się wydaje. A, bo tu jest znowu ta woda. To jest druga woda, wiesz? Drugie takie, nie? Oczko.